Wczoraj w godzinach popołudniowych funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej i Oddziału Prewencji Policji w Kielcach zauważyli jadący ulicą Ściekiennego w kierunku miejscowości Bilcza pojazd BMW. W trakcie pościgu uciekinier dopuścił się wielu niebezpiecznych dla innych uczestników ruchu drogowego wykroczeń. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny. Nie spożywał on alkoholu, jednak zachowanie kierującego wzbudziło podejrzenia mundurowych i został sprawdzony testerem narkotykowym. Wstępne badanie wykazało, że znajduje się on pod wpływem środka odurzającego. Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy. Za czyny, których się dopuścił, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie będzie tłumaczył się przed sądem.